Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a ze mną jest już gość, były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu i witam państwa. Panie prezydencie, Komisja Europejska cały czas wstrzymuje się z akceptacją polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a jednocześnie wnioskuje do TSUE o kary na Polskę z uwagi na to, że polski rząd nie wypełnia orzeczeń tegoż Trybunału. Czy taka polityka bata to jest ok, czy może jest to przesada? Znaczy, w stosunku do kogoś, kto permanentnie narusza zasady i nie chce się wycofać z błędnych decyzji, no niestety taka polityka kija i marchewki może się okazać skuteczną. Ale teraz to jest polityka głównie bata. Ta marchewka to chyba wisiała już przed nosem polskiego rządu latami. Teraz jest czas na bat. No, wisi w tej chwili wielka marchewa. Wie pan, w jakim są pieniądze właśnie na ten odbudowę po COVID-zie. Więc to jest wielka marchewka i rząd ma tego pełną świadomość, że to jest także dla nich być albo nie być polityczne w kraju. No bo naobiecywano tyle, tak wiele, a bez pieniędzy. Więc te pieniądze to jedyne, które można przeznaczyć na realizację zamysłów rządowych, atrakcyjnych wyborczo między innymi, no to są pieniądze europejskie. Ale więc, panie prezydencie, wiceminister, który się zajmuje środkami europejskimi, no mówi twardo, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że Polska jeszcze w tym roku otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy. No rząd się tutaj nie obawia, przynajmniej taka jest wersja oficjalna. Rząd się nie obawiał także tego, że trzeba będzie płacić kary za niewykonanie werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii takiej jak zawieszenie, i to natychmiastowe, zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No a to się stało, więc na miejscu rządu aż tak bardzo pewny siebie bym nie był, tylko bym się skoncentrował. Ale teraz, panie prezydencie, jest dopiero wniosek Komisji Europejskiej o zasądzenie jakichś kar, więc polski rząd, polskie państwo nie płaci jeszcze tych kar, ale gdy przyjdzie już to robić, to mogą być to kwoty rzędu 100 tysięcy euro dziennie. Czy takie kary, może one nie są gigantyczne w porównaniu do polskiego budżetu, ale symboliczne, ważne, to będzie jakaś polityczna zmiana w Polsce, czy nie? Wie pan, nie sądzę, żeby to była wielka zmiana polityczna. To będzie oczywiście strasznie przykre i smutne, że Polska znajdzie się w kręgu bardzo nielicznych krajów, które Komisja Europejska musiała dyscyplinować i ukarać w wymiarze finansowym. To już samo przez się będzie dowodem na nieprawdopodobną degradację Polski na arenie międzynarodowej. Więc, ale jeśli, jeszcze raz wracam do tematu, jeżeli ja na miejscu rządu tak bardzo pewnie bym się nie czuł, bo jeszcze niedawno rząd mówił również o tym, że żadna kara z tytułu niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości też nie grozi, a okazuje się, że ona nadchodzi, ta kara, bo komisja wystąpiła o ukaranie finansowe, czym rząd zresztą sygnalizuje, jest kompletnie zaskoczony. Nie wiem dlaczego, bo taka możliwość wisiała w powietrzu od dłuższego czasu, o niej się mówiło. No jeśli rząd nie chce odbierać sygnałów z Komisji Europejskiej, no to oczywiście wpada w różnego rodzaju tarapaty. Komisja wystąpiła do Trybunału o ukaranie Polski, co też jeszcze daje polskiemu rządowi czas na wykonanie wyroku i szybkie zlikwidowanie czy zawieszenie w pełni, nie tylko do połowy, zawieszenie w pełni Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czego Trybunał Sprawiedliwości się domaga. To konkret, panie prezydencie, czy jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak będzie się upierał i nie wykona orzeczeń TSUE, to czy Komisja Europejska powinna po prostu odrzucić Krajowy Plan Odbudowy, który zgłosił do Brukseli polski rząd? I czy też TSUE powinno zasądzić konkretne kary, na przykład w wysokości 100 tysięcy euro dziennie na Polskę? Wie pan, to byłaby katastrofa, gdyby Polska została ukarana za
grzechy rządu pisowskiego i władzy pisowskiej, prezydenta, rządu, większości parlamentarnej, to byłaby dramatyczna katastrofa. Więc sobie, trudno sobie tego życzyć, trudno to postulować. Tym niemniej trzeba, rząd powinien, jako odpowiedzialny za powstałą sytuację, po prostu wyciągać wnioski i wycofać się z tych katastrof, z tych zagrożeń katastrofą finansową przez wykonanie wyroku TSUE oraz poprawienie stanu polskiej praworządności, czego domaga się komisja. Panie prezydencie, zmieńmy temat. Pan był prezydentem, był pan ministrem obrony narodowej. Teraz mamy kryzysową sytuację na granicy z Białorusią. Wszedł w życie stan wyjątkowy. Czy pan, gdyby pan urzędował w Pałacu Prezydenckim dzisiaj, podpisałby pan takie rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, czy nie? Wie pan, nie wiem, bo ani pan, ani ja, ani nikt z opinii publicznej nie wie, jakie stoją za tą decyzją powody, jakie są przyczyny, bo przecież pan prezydent nawet się nie pofatygował do parlamentu, aby samemu przedstawić parlamentowi polskiemu, przedstawić powody, dla którego zdecydował się na tak drastyczny jednak Ale ruch. Dwa główne powody są takie. Po pierwsze, ćwiczenia Zapad 2011, ogromne ćwiczenia. I druga rzecz, czyli generowanie, sztuczne generowanie na granicy przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzysu migracyjnego. To są te dwa główne powody wskazywane przez obóz rządzący. Ale wie pan, na tego rodzaju zagrożenia, które istnieją przecież od lat, one są faktem od lat. Od lat odbywają się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad i to na wielką skalę. I od lat mamy zjawisko przekraczania nielegalnego granicy polskiej przez różnego rodzaju migrantów, prawda, i uchodźców. Więc tu nic nie ma nowego. Więc ale jeżeli... to, co jest nowe, panie prezydencie, to Straż Graniczna mówi, że na przykład w kilku dniach września po prostu liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy wzrosła 10-krotnie w porównaniu do czasu minionego. No to teraz podają. Wcześniej rozumiem, że ukrywano te dane, a teraz, kiedy chce się straszyć opinię publiczną, bo ja uważam, że chodzi tu o straszenie opinii publicznej polskiej jakimś widmem apokalipsy politycznej, militarnej, nie wiem, właśnie związanej z uchodźcami, no to teraz się publikuje tego rodzaju dane. Ale jeszcze raz powiem, ten proceder przekraczania granicy trwa od lat z różnym nasileniem. A poza tym odpowiedzią na przekraczanie granicy no nie są czołgi ściągane spod Szczecina nad Bug, bo to jest odpowiedź typu militarnego. Jako żywo czołgami nie uszczelni się granicy, więc panowie opowiadają bajki, dlatego że podjęli decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego nad granicą, aby nie dopuścić was, dziennikarzy, nie dopuścić różnego rodzaju aktywistów różnych organizacji pozarządowych oraz aby nikim na ręce nie patrzył. Oraz dlatego, że no jednak opinia publiczna polska, aczkolwiek bardzo wstrzemięźliwa w kwestii uchodźców, to jednak z pewną dozą litości albo troski patrzyła na tych nieszczęśników zadrutowanych na granicy polsko-białoruskiej. Ale tak panie... nie patrzy, bo nic nie widzi. Ale panie prezydencie, to obóz rządzący mówi, spójrzmy na Litwę i na Łotwę, tam już wcześniej wprowadzono może nie tak restrykcyjne obostrzenia jak na polskiej granicy, ale jednak ich odpowiedniki stanu nadzwyczajnego, Litwa i Łotwa, wprowadziła delikatniejsze, owszem, ale jednak jakiś tam stan, na przykład sytuacji ekstremalnej, obowiązuje tam. Ale nie słyszałem o tym, żeby Litwa nad granicę białoruską przerzuciła swoją jedyną brygadę zmechanizowaną Żelaznego Wilka, a Polska, pan minister Błaszczak, przerzuca całą dywizję spod Szczecina. Pewnie za chwilę jeszcze będzie próbował na Bug wprowadzić marynarkę wojenną. To jest po prostu tyle samo nieskuteczne, co śmieszne. Więc ale obóz rządzący mówi, wojna hybrydowa trwa. Reżim Łukaszenki atakuje Polskę, atakuje de facto Unię Europejską. Pan nie wierzy w takie zapewnienia, że to trwa wojna hybrydowa? A z drugiej strony padły zapewnienia, że to
Unia Europejska stosuje też wojnę hybrydową wobec Polski. No jest to nieszczęsna ta Polska, otoczona samymi dzikimi zwierzętami, które czyhają na nasze bezpieczeństwo. To jest skutki polityki rządu pisowskiego. Wie pan, nie ma, i oczywiście jest potrzebna odpowiedź na pojawiające się wyzwania w zakresie zabezpieczania granicy, także przed nielegalnymi migrantami. Ale proszę mi uwierzyć, że ani jedno działanie obecnego rządu, które realnie dotyczy ochrony granicy, nie mogło się odbyć bez wprowadzenia stanu wyjątkowego. Te wszystkie działania były możliwe i są możliwe bez stanu wyjątkowego. Ten stan wyjątkowy był potrzebny ekipie władzy ze względów politycznych oraz po to, aby uchronić siebie samą przed zbytnim wścibstwem dziennikarzy, aktywistów różnych społecznych i tak dalej. Stan wyjątkowy nie był potrzebny. Nie wprowadzała go ekipa rządząca, gdy setkami umierali Polacy na COVID. Nie wprowadzano, gdy były wielkie katastrofy, nie wiem, pożary, a powodzie i inne tego rodzaju rzeczy. Wprowadzono, gdy pojawiło się 30 paru uchodźców na granicy. Na granicy polsko-białoruskiej powstaje już mur, to zbyt duże słowo, ale zasieki z drutu kolczastego. Czy to jest dobre działanie, czy może też, jak pan sądzi, przesadzone? Wie pan, ja jestem z pokolenia, które marzyło o tym, żeby świat był bez murów, obalaliśmy mur berliński, obalaliśmy inne mury w relacjach między ludźmi. Więc ja patrzę na to z przykrością, ale dostrzegam, że takie mury niestety wyrastają między Izraelem a Palestyną, wyrastają gdzieś tam, zaczynał budować między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, więc ja w tym nie widzę niczego złego. Mam pewne wątpliwości co do skuteczności takiego systemu tam zasieków na granicy, bo wie pan, no nie ma takiego muru, a tym bardziej nie ma zasieków, których nie dałoby się sforsować albo jakoś ominąć. Więc mam wątpliwości natury bardziej technicznej, czy to da spodziewany efekt. Czyli pomysł de facto w pana ocenie jest dobry, akceptowalny, nie, ale wykonanie już kiepskie? Nie, ja jeszcze raz mogę powtórzyć. Ja marzyłem o świecie bez drutów kolczastych i walczyłem o taki świat, o taką Europę, także taką Polskę. Ale widzę, no niech rząd, jeżeli chce, uważa, że to jest skuteczne, niech spróbuje. Problem z mojego punktu widzenia polega na tym, że to nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zdaje się, finansuje to przedsięwzięcie, tylko MON. Czyli finansuje to kosztem rzeczywistego bezpieczeństwa militarnego. No bo te pieniądze już nie będą wydane na uzbrojenie, na szkolenie żołnierzy polskich, tylko będą wydane na ochronę granicy, która według mnie zresztą okaże się mało skutecznym systemem. Litwa, na to też wskazuje obóz rządzący, no chce budować dużo porządniejszy te zasieki. Ale chciała za pieniądze europejskie budować. No to nie zobaczymy, za jakie pieniądze ten mur powstanie, jeśli w ogóle powstanie, no ale zbudowanie 500 kilometrów czterometrowego muru za około 150 milionów euro, to jest gigantyczny koszt. Nie wiem, czy w pana ocenie warto ponosić takie koszty? Na razie, o ile ja wiem, to Komisja Europejska odmówiła sfinansowania tego przedsięwzięcia na Litwie. I sądzę, że również nie przymierza się Europa do sfinansowania akurat takiego systemu na granicy polsko-białoruskiej, mimo że Unia Europejska jest i powinna być zainteresowana tym, aby granica wschodnia Unii Europejskiej, a to jest granica także polsko-białoruska, była jak najszczelniejsza, jak najlepiej chroniona. Ale nie sądzę, i tu będą pewnie oceniali także od strony skuteczności proponowanego systemu i przez Litwinów, i przez Polaków. Jakby pan prezydent odpowiedział na pytanie, jak pan ocenia działania rządu w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią? Dobrze, zdecydowanie dobrze, źle, zdecydowanie źle, czy zdanie zapewne pan jakieś ma?
Wie pan, to wystawi opinia publiczna, wystawia, tak powiem, oceny. Ja mogę powiedzieć, że zawiedli absolutnie moje oczekiwania. Dlatego, że ja miałem nadzieję, że mówiąc brzydkim językiem, takim, no, że wykorzystają ten kryzys i pojawienie się tej grupy uchodźców na granicy polsko-białoruskiej do tego, aby wycofać się z haniebnie smutnych, złych, brzydkich słów, które niestety padły z ust polskiego premiera, pani premier Szydło w 2015 roku, że nie wpuścimy ani jednego uchodźcy. Ja jestem do tej pory zawstydzony takim stanowiskiem rządu polskiego, ale nie oczekiwałem, że tak jak na przykład pani kanclerz Merkel, Polska zapowie, że przyjmiemy wszystkich jak leci. Ja oczekiwałem od tego rządu, że się wycofa z tej haniebnej pozycji na pozycję mądrą, to znaczy taką, nie takiego pięknoduchostwa, bierzmy wszystkich jak leci, wpuszczajmy do Polski, tylko że zdobędzie się rząd albo prezydent na opracowanie polskiej polityki imigracyjnej. Kogo wpuszczamy i na jakich zasadach? Polska powinna powiedzieć, wpuścimy tylu a tylu, takich a takich, a takich a innych nie wpuścimy. I prowadzić taką selekcję oraz jednocześnie zdobyć się na świadomą politykę integracyjną, czyli jak się kiedyś mówiło, może mniej eleganckim językiem, asymilacyjną w stosunku do tych osób, którzy zechcą przybyć do Polski i tutaj mieszkać i integrować się ze społeczeństwem polskim. Pan mówi o takiej polityce globalnej, może też nawet Unii Europejskiej, wobec uchodźców, a ja patrzę na bardzo prostą rzecz. Jedną w zasadzie liczbę. 40% dla Prawa i Sprawiedliwości w jednym z ostatnich sondaży. Wzrost poparcia o około 4 punkty procentowe. No, trudno tego nie łączyć ze sprawą uchodźców i z kryzysem na wschodniej granicy. Czy patrząc tak bardzo chłodno, czy ten temat uchodźców może Prawo i Sprawiedliwość poprowadzić po prostu do trzeciej kadencji rządów? To jest rzecz oczywista, że takie zachowanie rządu, gdzie właśnie jakby pokazuje się twardą taką wolę niewpuszczenia nielubianych, niechcianych przybyszów z zewnątrz do Polski, w opinii polskiej się niestety ugruntowała opinia, że nie chcemy obcych u siebie, no to sprzyja wyborczo i politycznie PiS-owi. To jest oczywiste, że tutaj należy dopatrywać się odwrócenia trendu. PiS tracił wcześniej do opozycji, a teraz opozycja straciła do PiS-u. Według mnie to jest pokłosie błędów, które zdarzyły się w Europie i jednocześnie w środowiskach proeuropejskich w Polsce w roku 2015, kiedy Unia Europejska, no może ustami kanclerz Merkel głównie, ale nie tylko, mówiła o potrzebie przyjmowania wszystkich jak leci. A w Polsce pokazywała telewizję, pokazywały radio, omawiało, były zdjęcia tych tłumów uchodźców idących w kierunku gdzieś zachodu, których się ludzie bali. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję, czy słusznie się bali, czy niesłusznie, ale jak ludzie się boją, to siłą rzeczy bardziej sprzyjają tym, którzy mówią, my was obronimy, a nie tym, którzy mówią, my tych ludzi przyjmiemy gościnnie. No i to są skutki do dzisiejszego dnia trwające. Tyle, że działania rządu PiS-owskiego kompletnie nie przygotowują Polski i Polaków na to, co niewątpliwie nastąpi, bo nastąpi na całym świecie, zmożone migracje. To niestety jest pogłębianie także nas, takich postaw ksenofobicznych, lęku przed. Ale panie prezydencie, islamem. Pan mówi o postawie rządu Prawa i Sprawiedliwości, a ja pana zapytam o to, co robi Platforma Obywatelska i to konserwatywne centrum, które teraz się formuje w Polsce pod egidą PSL-u. Czy opozycja jest w stanie cokolwiek ugrać na, mówiąc trochę cynicznie, cokolwiek ugrać na tym kryzysie migracyjnym, bo patrząc w sondaże, o tym mówiłem, 40% dla PiS-u, a Donalda Tuska po prostu dwa razy można było usłyszeć i to chyba 10 dni temu, jak mówił cokolwiek o kryzysie uchodźczym na wschodniej granicy.
Pan już sobie sam odpowiedział, ja tylko dopowiem. Na pewno opozycja demokratyczna nic nie może zyskać w sensie sondażowym na postawie proimigracyjnej. Niestety, bardzo to jest przykre, ale nic na tym nie skorzysta, może stracić. Według mnie, tak jak słyszałem na przykład kiedyś wypowiedzi tutaj niedawno jakichś polityków ze środowisk lewicowych, takie entuzjastyczne i moralizatorskie podejście do polityki, że przyjmiemy wszystkich, bo to jest moralny obowiązek, według mnie politycznie szkodzi opozycji, szczególnie tej, powiedziałbym, centrowej właśnie. Szkodzi i ją osłabia. To jest pokłosie również błędów popełnionych w 2015 roku, gdzie właśnie PiS zdobył taką pozycję antyimigracyjną, a wepchnął w bezkrytycznie proimigracyjną pozycję swoich adwersarzy politycznych. Dzisiaj słyszę Platformę Obywatelską, słyszę PSL, którzy mówią o tym, że trzeba jednocześnie chronić granice, a jednocześnie rozwiązywać kryzys humanitarny. No ale ludzie tego już nie przyjmują. Podzielili świat polityki na dwa dosyć wyraziste przeciwstawne. Ale to zwłaszcza Donald Tusk taki przekaz formułuje. Chronimy granice, ale pamiętajmy też o tych ludziach, którzy faktycznie są w dramatycznej sytuacji na granicy. Czyli co? W pana ocenie Donald Tusk stracił słuch społeczny, buduje błędny przekaz, nie sprawdza się w roli lidera Platformy, lidera opozycji? Nie, absolutnie nie, tak nie myślę. Nie ma opozycja demokratyczna innej możliwości, jak prezentowania takiego właśnie punktu widzenia, że chrońmy granice, a jednocześnie rozwiązujmy problem natury humanitarnej w stosunku do ludzi. Jest pytanie, jak rozwiązujmy? Jeszcze raz powiem. Powinna być świadoma, dojrzała polityka imigracyjna, tak jak mają Stany Zjednoczone, jak mają Kanada, gdzie mogą powiedzieć, nie mówią tego wprost, nie mówią, przyjmiemy tylko z niebieskimi oczami albo tylko z brązowymi, z takim wykształceniem, z takim zawodem, z taką ilością pieniędzy. Polska też powinna się na to zdobyć. Trzeba odejść od takiej polityki, pseudopolityki, pięknoduchostwa, że się pochylamy, tylko i wyłącznie się pochylamy nad biednym człowiekiem, ale trzeba też odejść od tej nieszczęsnej polityki sformułowanej przez panią Szydło, że nie przyjmiemy żadnego uchodźcy. Bronisław Komorowski, były prezydent, dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.